Chciałbym wręczyć certyfikat nadania imienia Plysar na ciebie. Oraz nagrodę główną, którą zwyciężyłaś, czyli narty, proszę bardzo. I tutaj jeszcze związaniami i drobne upominki, bardzo proszę. Znajduję się właśnie w zagrodzie, bardzo blisko żubrów i tego najmniejszego, który narodził się we wrześniu, z laureatką konkursu, z Klaudią Prochoń. Klaudio, proszę, powiedz nam coś o sobie może na początek. Chodzę do drugiej klasy gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju. Interesuję się sportem i zwierzętami. Skąd pomysł na takie właśnie, a nie inne imię dla nowonarodzonego żubra, Plesar? Skąd wziął się ten pomysł właśnie? Chciałam, żeby się z plesem kojarzyło, bo to pszczyna jest dawniej. No i żeby było krótkie dość, bo zwierzęta nie lubią zbyt długich imion. 22 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Konkursu, który miał na celu wyłonienie najpiękniejszego imienia dla narodzonego we wrześniu żubra w pszczyńskiej zagrodzie. Może na początek przybliżmy widzom, jakie imiona już zostały stworzone, czyli innymi słowy, jak nazywają się żubry mieszkańcy zagrody. Nasza żubra rodzina ma bardzo ciekawe, interesujące imiona. Oczywiście wszystkie zaczynają się na PE. No właśnie, proszę wyjaśnić, dlaczego? Ponieważ pszczyńska linia żubrów właśnie charakteryzuje się imionami, które zaczynają się na PL od dawnej nazwy miasta Ples. Także mamy Plawianta, mamy Plistę, mamy Plackę, mamy Plaripa, mamy Porcję 2. Porcja 2 jest to żubrzyca pochodząca z Białowieży, stąd też to inne imię. No i teraz mamy najmłodszego żubrzyka, który właśnie urodził się we wrześniu i nadano mu imię bardzo ciekawe, też spełniające wszelkie wymogi. Nazywa się Plesar od dzisiaj. Jak wyglądały zasady konkursu? Konkurs został ogłoszony na naszej stronie internetowej. Dodatkowo mieliśmy tutaj troszkę gości telewizyjnych, medialnych, także konkurs także zaistniał w mediach. I od właściwie końca września można było na naszą stronę internetową przysyłać propozycje imion. Konkurs trwał praktycznie do 15 listopada. Kiedy zakończył się okres nadsyłania propozycji, zebrało się jury, które tutaj obradowało bardzo ciężko, ponieważ dostaliśmy bardzo dużo ofert. No właśnie, imion. I jakie były kryteria wyboru tego zwycięskiego imienia dla żubra? Imię przede wszystkim miało być oryginalne, miało być to imię, które się nie powtarzało nigdy wcześniej. To taki był zamysł główny tego imienia. Oczywiście miało być to imię męskie, na właśnie zaczynające się na PL. Także dlatego wybrano właśnie Plesar. I było to bardzo ciężkie do wybrania, ponieważ dostaliśmy prawie 500 propozycji, 500 zgłoszeń. Także konkurs się cieszył naprawdę dużym zainteresowaniem.